Cześć wszystkim. Widziałem dużo komentarzy w stylu, ale trzeszczy, trzeszczy jak jakaś chińska taczka. No trzeszczy, bo dostała piachu i trzeszczy. Tu są metalowe połączenia, które po prostu się ocierają o siebie i dlatego trzeszczą. Bo ta kierownica pracuje, bo to jest element, widzicie, nie stały, tylko jest element łamany w pół. Więc to musi dostać smaru troszeczkę, żeby pracowało po cichu. Czyli co robimy? Najlepiej wziąć sprężone powietrze, jeśli macie, i przepsikać troszeczkę, zanim posmarujecie. A następnie smarujecie sobie troszeczkę tą śrubę, o widzicie, smarujecie sobie tu pomiędzy tymi połączeniami. Najlepiej jakiś smar wpłynie rowerowy, a jeżeli już nie macie, tylko pod ręką chcecie szybko, na szybko, to WD-40 nawet wystarczy na tym czas. A później ewentualnie lepszym smarem, dlatego że lepszy smar zostanie tam na dłużej i lepiej zabezpieczy. WD-40 to szybko wyschnie. WD-40 to słyszałem, że lubi powodować korozję, więc na dłuższą metę bym tego unikał. Dwa, słyszałem, że hamulec słabo działa. Ja sobie go troszeczkę podkręciłem. Tutaj tą śrubkę poluzowałem, przeciągnąłem troszeczkę linkę. Teraz co prawda trochę za mocno podciągnąłem, muszę jeszcze delikatnie zluzować, dlatego że mam podciągniętą około centymetr, a tak naprawdę wystarczy pół centymetra, bo jak za dużo podciągniemy, to tutaj nam będzie ścierał oponę, będzie hamował i piszczał oponą mocno, a przedni silnik będzie zwalniał wolniej, tak? Więc nie będzie to jednostajne hamowanie, będzie nam tu po prostu, będziemy ścierali oponę. Więc pół centymetra sobie można podciągnąć tą linkę, tutaj tą śrubkę luzujecie impulsem, podciągacie delikatnie. Linkę wypuszczacie pół centymetru dalej, odginacie ją, żeby ona nie waliła po tarczy i jest ok. I to jest tyle, co trzeba zrobić. A jeszcze ktoś mnie pytał, czemu ten hamulec mam tak po skosem i jak ja to zrobiłem. Słuchajcie, no miałem delikatnego crasha, no po prostu no hulajnoga mi wyleciała spod ręki, bo jechałem przez chwilę na jednej ręce, bo próbowałem zmienić tryb. I upadła i tak się stało. Na szczęście te kable tutaj się nie przerwały. Widzicie, że tu są kable. Hulajnoga przy hamowaniu hamuje oczywiście mechanicznie, ale elektronicznie daje też sygnał do przedniego silnika. Więc tu są te kable i tu był ten plastikowy łącznik. No i mi się złamał, troszeczkę obniżyło mi się to, dokręciłem mocniej. Ten kabel jest na tyle na szczęście długi, że się nie wyrwał i jest ok. Więc jak to zrobić? Ewentualnie można ten właśnie plastikowy łącznik złamać celowo i sobie trochę obniżyć. Ja lubię, jak jest właśnie pod skosem, a nie tak na płasko, tak jak wcześniej było. Tak jest o wiele wygodniej. Mało tego, teraz zobaczcie, że dotąd mi się już zgina hamulec, a nie idzie do samego końca, więc tu już mam pełną siłę hamowania. Tylko teraz jest delikatnie za mocno. Muszę zmniejszyć o te pół centymetra i wtedy już będzie super. No i co? Tak samo na zaczep, pamiętajcie, żeby potem wytrzeć ewentualnie ten smar, żeby tutaj wam nie został nigdzie, bo nawet gdybyście się przypadkiem nogą chcieli oprzeć, no to wam poleci wtedy noga, jeżeli to będzie śliskie, zajdzie piachem, kurzem i jest bez sensu. No dobra, to teraz czas na jazdę kenewo przesmarowane, gotowe do jazdy, oponki napompowane. Jeżdżę na mleku, więc podpompowałem pod prawie 2 atmosfery, dlatego że dzisiaj poskaczę troszeczkę. A i te ostatnie tarcze chciałem wam jeszcze pokazać właśnie na pływaku. Szymanowskie, no rewelacja po prostu, rewelacja, tak super odprowadzają ciepło. W Bielsku w ogóle nie poczułem, że mam hamulce przeciążone. Prędzej się płyn zagotuje hydrauliczny w tych hamplach niż te tarcze się zagrzeją i nie będą wam oddawały ciepła. Te pająki aluminiowe idealnie wyciągają ciepło stąd i doprowadzają tutaj, czyli odprowadzają od tarczy, która odpowiada za hamowanie. No to dobra, idziemy jeździć na kenewo. Potem może jakaś popołudniowa przejażdżka na Xiaomi. W poniedziałek będę czynił nowe rzeczy i niedługo wam dam update, dlatego że jest w planie nowa hulajnoga. Jest w planie nowa hulajnoga. I to jest ciekawe, nie chcę wam teraz jeszcze zdradzić. Na razie muszę zadzwonić, dowiedzieć się co i jak. I jak tylko będę wiedział, to daję update o nowej hulajnodze.